Zawsze chciałam mieć dzieci, ale nigdy nie myślałam, ile chciałabym mieć. I jak byłam młoda, nigdy bym się nie spodziewała, że będę miała aż tyle dzieci. Co najzabawniejsze, jak już miałam tą dwójkę, to mówiłam, że to już jest chyba wystarczające, aczkolwiek zawsze marzyłam o córeczce. Się spełniło. I teraz czwarte dziecko i tak sobie pomyślałam, że już chyba różnicy to nie zrobi, czy czwórka dzieci, czy szóstka. Ale to z takim uśmiechem na twarzy, bo to jednak jest duża odpowiedzialność, dużo poświęcenia takiego swojego czasu. Natomiast sprawia mi to dużą radochę i takie spełnienie wewnętrzne. Niektórzy uważają, że posiadanie większej gromady dzieci to rzeczywiście spory obowiązek, ale również gdzieś tam odczuwają pewien chaos. Coś w tym jest, aczkolwiek to jest taki pozytywny chaos, bez którego ja na przykład nie wyobrażam sobie życia. Bo dzieci dają takie poczucie, że człowiek czuje, że żyje po prostu. I jak te dzieci idą na spacer z babcią, czy idą do szkoły, to nagle robi się taka pustka. Więc fajnie, jak one już wracają i coś się dzieje w tym domu. Dom jest przepełniony miłością, rodziną i czymś takim wyjątkowym, czego nie da się zastąpić niczym innym. Więc im więcej dzieci, tym lepiej. Przy tak licznej gromadce dzieci rzeczywiście znaleźć wolny czas dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, jest trudne. Natomiast uważam, że to jest kwestia dobrej organizacji i wychodzę z założenia, że jestem dobra w tym. Nawet rzekłabym bardzo dobra. No jakby z biegiem czasu doświadczam tej dobrej organizacji, bo mam ten czas dla siebie. Każdy z nas potrzebuje tego czasu, nawet posiadając już, tak jak ja, trójki dzieci, tak? Więc udaje mi się to. Jak już mam ten czas dla siebie, często lubię po prostu pójść sobie na kawę albo pospacerować, pomyśleć o swoich planach na przyszłość, o tym, co chciałabym zrealizować, o tym, co muszę zrobić. I gdzieś na spokojnie sobie to wszystko zaplanować i później, żeby już wrócić do domu i wrócić do tej mojej cudownej rzeczywistości.